Słyszałeś, że TVN oparł swój materiał o Janie Pawle II na pracy Wydziału IV Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa? A wiesz, co to za wydział? Stworzony specjalnie, aby wytwarzać materiały mające zniszczyć Kościół, swojego głównego wroga. A właśnie teraz zespół stworzony ze światowych specjalistów medycyny, kryminalistyki i toksykologii rozwikłał jedną z najbardziej tajemniczych śmierci. Okazuje się, że Franciszek Blachnicki został otruty przez bezpiekę. Inwigilowała go m.in. Jolanta Lange, którą dziś finansuje Rafał Trzaskowski. Ksiądz Blachnicki był polskim bohaterem, walczącym z hitlerowskim okupantem. Trafił do Auschwitz. Został przez Niemców skazany na karę śmierci. Cudem przeżył i w czasach komunistycznych rozwijał ruch Światło Życie, który przyciągał tysiące młodych Polaków. Jak widać, komuniści mu tego nie wybaczyli i otruli wielkiego księdza, który był przyjacielem świętego Jana Pawła II. Cześć ich pamięci!